Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Need for Speed Porsche 2000. Bądź też Need for Speed Porsche Unleashed. No, dobra, Need for Speed Porsche. Raz mówię tak, raz tak, nie? Słuchajcie, tak, jak się okazało, po trybie fabularnym są jeszcze takie turnamenty, gdzie możemy jeździć właśnie tymi klasycznymi samochodami. W ogóle są tam jakieś różne, albo 356, później jest 911, coś tam jeszcze i ten. Z tym, że właśnie są to wyścigi wzbogacone o ruch uliczny i bodajże też ma pojawić się policja, także właśnie słuchajcie, się tym teraz zajmujemy. I po tym jak już właśnie ukończymy te turnamenty, to będziemy już robić samo Factory Driver, nie? Gdzie również idzie tam zdobyć jakieś właśnie samochody takie bonusowe, nie? I tam była właśnie ta Porsche 2.7 w tym takim dziwnym malowaniu. No także. Najważniejsze jest to, że wszystkie fury, nie wiem czy udało mi się wygrać, czy którąś z nich kupiłem, ale nie wiem czy Moby Dicka, że nie kupywał. No ogólnie słuchajcie, to tak, ja, w dużym skrócie, jak prezentuje się mój garaż, także jest 356 Ferdinand, jest Speedster, 90 Coupe, kupiłem sobie używaną Carrera 2, 911 Coupe, 911 S Coupe, 550, Spider, Spider, nie wiem, ja na to zawsze mówię Spider, 914, 944, 911, 27, 911, 33, Moby Dick, Kara 4, Boxsterek, 3.6 Carrera 4. Tylko, że to jest właśnie Carrera 4, 911 Carrera 4 i to jest 964 i 996. No, ale też po rocznikach, nie? No można. To jest 89, a to jest 99, nie? Czyli już było najpierw coś takiego właśnie, a później już kolejna generacja to właśnie było 996. Było jeszcze po drodze właśnie coś takiego. 911 Turbo z 2000. No i właśnie wygrany też GT1. Ja teraz mamy właśnie 356 challenge, tylko że właśnie są to wyścigi wzbogacone o... Jak się okazało, słuchajcie, przeszedłem tryb fabularny, a jak się okazuje, ostatnim właśnie samochodem do wygrania właśnie było to GT1. Które właśnie udało mi się zdobyć, ale jak się okazuje, są właśnie jeszcze te turnamenty, gdzie jest to wzbogacone właśnie o to, że jest policja i jest normalnie ruch uliczny, także to też sobie ukończymy i potem jak już to ogarniemy, to wtedy będę już cisnął z samym właśnie trybem Factory Driver, nie? Ja, race info. Mamy tutaj jeszcze Normandię. Okej, okay, to ciśniemy w takie razie. Mikrofon włączony, dźwięk włączony. Odcinek się nagrywa, także dobrze jest. Już stówka na blacie, pięknie. Nie wiem, czy tutaj nie będzie policji. Kierunkowskazy. Jeżdżę szybko, ale odpowiedzialnie. Jeżdżę szybko, ale bezpiecznie. O. Tak to leciało. Właśnie, teraz który pas jest dla jakiego ruchu, nie? To jest właśnie to. Od czego jest ten środkowy pas? Nie, żadnych strzałek nie ma, nie tak?
20 sekund straty do mnie mają. Ja sobie tutaj bezkarnie, kurde, jadę 150 na godzinę, nie? Idealnie. O kurde, prawie bym zarył u niego. A ten ruch uliczny to jest po prostu tak gęsty, że niech mnie, nie? Właściwie odnosi się wrażenie, jakby to były po prostu zwykłe, te normalne wyścigi, nie? Na początku gry. A że raz na jakiś czas jakieś auto przejedzie. No i linia mety. Elegancko. You've won the race. Congratulations. You have won the tournament. You're ready to challenge the next tournament. Okej. Okay. Że jest kolejny ten. Zobaczmy, cóż to takiego. Teraz pewnie 911, nie? Będą. Czy to jakoś tak po kolei zmienia, czy... Over the mountain, co to jest? Dobra, niech się ten napis załaduje cały, wtedy lepiej mi się to będzie czytało. Time for a three-part rally adventure with it's open to any class era Porsche. Be warned. You're racing against opponents who knows this event better than you. Be careful not to damage your car too much as race winnings. Will not be provided until after the final checkpoint. Aha, okej. Okay. Classic era only, czyli... Dobra... Mamy tutaj z classic ery takiego... To może być jakieś dowolne Porsche z tej ery? Bo to już jest golden, to może... Może to właśnie wiem, czy to się będzie kwalifikowało w ogóle do tego? 911 S Coupe, no też byśmy w sumie mogli, nie? Ale spróbuję teraz wziąć sobie tego. Ja! Yeah! I mogłem Spiderem wystartować 550. Holy shit. Co to będzie? Kurde, chyba mogłem chyba wziąć jednak 911, ale... 3, 2, 1, go! A nie, czekajcie, zaraz, to... Czy nie, tam pisało, że dowolne z Classic Ery, także mogą też być 911, jak najbardziej. Bo widzę, że tu jeżdżą, kurde, jakieś 350, 550 też tutaj widzę jakaś... O! Chyba zły samochód sobie wybrałem. Tylko właśnie, jestem jedyną osobą, która ten samochód wygrała, no bo liczyły się tylko pierwsze miejsce, także reszta oponentów musiała po prostu ten samochód sobie kupić gdzieś po taniości. Na jakimś OLX-ie pewnie, na rynku używanych samochodów. No powiem wam, że... O kurde, dobra, wyprostuj się. Że raczej mam problem z dogonieniem tych 911. Ale kurde, nie przypuszczałem, że można ten, normalnie tutaj jeździć tymi bonusowymi samochodami też w tych wyścigach.
Bo w normalnych tych się nie dało, nie? A tutaj teraz... Dawajcie. Tylko właśnie, czy tutaj w tym wyścigu liczy się pierwsze miejsce, czy liczy się to, żeby fury nie uszkodzić za bardzo? Się nie chodzi w ogóle. Jasne. Kierownica drewniana. Klasa sama sobie. Sekund straty do tych. No ale dobra, trzecie miejsce jest, nie? Także... To z Classic Air chyba taka najbardziej dokokszona, ta jest w tym, nie? Ta S-ka tam będzie, nie? Bo później już była Golden Era, gdzie było 2.7 i... te 3.6 i tak dalej, nie? A widzę, że ci tutaj 2.7 mają, no. No to nie jest 2.7? Nie, to jest chyba 2.7. Jakoś tam tarcza, widzę, że też jest. 911S i targa, no. Ale to nie było 2.7. To musiało być jakieś zwykłe 911, które ma taką klapę po prostu z tyłu, nie? Także dobra, zaraz luknijmy tutaj. Repair. Garaż. Coś z Classic Air takiego. Co by tutaj wziąć? Ferdynanda na pewno nie. 911 coupe ta, albo 911S coupe. I później jest Race Class, a później jeszcze jest Golden Era, gdzie są właśnie te 914, 944, 200... No, tak. Czyli dopiero w Golden Erze jest już ta 2.7. Czyli musimy wziąć w takim razie coś właśnie stąd. Jak wiemy, 550 raczej się nie sprawdzi. To weźmiemy sobie 911S Coupe. I wymienimy tutaj części. High Performance Exhaust, Medium Performance Exhaust System, silnik Low Restriction Exhaust System. Nie wiem właśnie, czy jak się zainstaluje te obie rzeczy, to ten... Czy można zainstalować dwie te rzeczy razem, czy... Tak zawsze te części kupuję, ten silnik to akurat tak na pałek kupuję zawsze, nie? Con Air Filter Conversion Kit. Performance Air Filter Element. Standard High Performance Carbs, Flywheel, Medium Performance Carbs, a tam jakie miałem? High Performance Carbs, czyli Medium Performance nie będziemy kupować. Flywheel już też mamy. Big Board Whole Body, Standard Flywheel. Standard Carbs i tak dalej, dobra. Czyli dobra, jeśli chodzi o silnik, to byśmy mieli wszystko. Opony wyścigowe. High Speed Gearbox. Professional Racing Springs. Shocks. Zderzaków nie będziemy wymieniać. Standard Engine Lead. Ducktail. Właśnie, on miał tego ducktaila tam z tyłu. Fiberglass. Hood, doors, quarter panels. No tych zderzaków nie będziemy wymieniać. Steve Sway Bar. Rain Tires albo Sleeky.
wygląd kół. 20 tysięcy za części, dobra. Car setup. Bigboard whole body. Super light flywheel. Czyli tu już chyba ingerowałem w tuning, czekajcie. Bigboard whole body. Super light flywheel. High performance carbs. Performance air filter element. Con air filter compression kit. Low restriction exhaust system. High performance exhaust system. No i właśnie, czyli to byśmy już wszystko mieli. Racing brake package, ja, czyli już ingerowałem w tuning tego samochodu. High speed gearbox. Professional racing spikes, shocks. Fiberglass. Hood, doors, ja, czyli wszystko jest. To niepotrzebnie nawet te części kopiowałem. Czyli ta fura jest już zrobiona, dobra. To sprzedamy to. Chcę tylko wpłynąć na osiągi tego samochodu, a nie na wygląd. Także takie, takie części i tych, to... Nie będziemy tam dawać żadnego ducktaila ani nic. Niektórym się to może podobać, ale to... Nie no, to jest po prostu klasyczna 911. S-ka, co prawda, nie? Ale już na przykład ducktail w 2.7, no to to wiadomo. Dobra, ale generalnie tak. Classic Era, tak? Tu już jest klasa Race i tu się kończy już Classic Era na tym samochodzie. Później zaczyna się już Golden Era. Więc dobra, ta 911 S. Dobra, to tym wystartujemy. Fura jest naprawiona. Côte d'Azur albo Corsica. Dobra, dawaj tak Côte d'Azur. Côte d'Azur, nie wiem, jak zawsze tak na to mówiłem. Côte d'Azur. Côte d'Azur, nie wiem. Jakoś tak. Three, two, one, go! Dwójeczka. Trójka. No, to już mam malowane te. Fuchsy chyba? Tak się te felgi nazywa. Kurde, zawsze zapominam, ale po prostu to są tak charakterystyczne felgi. No. O kurde. O! No i straciłem panowanie nad autem. Ja tam 550 jeszcze połknę, ale... A tamtych już pewnie nie dogonię. Nie może być. Musimy odzyskać miejsce. Wziąłem targę. Dylan sobie wybrał słabe auto, kurde. On zawsze taki mistrz był. Gdzieś tam zawsze czołowe miejsce zajmował. Wziął sobie 550 teraz. Już tak dobrze nie jest. Może jeszcze, kurde, wezmę tego. A, widzę, że on ma zwykłą nawet 911. Chyba. Albo też ma tam S-kę? Nie, to będzie chyba S-ka, tylko że po prostu z ducktailem założonym. Czyli wygląda jak 2.7. Choć się mniej jest. Na jakiś ulep. Ale kurde, no nie mogę go wyprzedzić tu. Jak to jest możliwe?
Jakiś tam podtlenek azotu wmontowany, czy co? Przecież jego nie mogę w ogóle ten, nie? Nie doganiam go, kompletnie. You play second. Okej. No, 911 S mam. To samo co ja. Corsica. Ostatnia trasa. Jadymy. No nie no, no tego muszę tutaj kurde zjeść na starcie, bo tutaj ruchu ulicznego już nie ma, także w sumie to przypomina normalny zwykły wyścig. Tylko że tam coś było napisane, że nie można za bardzo uszkodzić samochodu, bo coś tam ostatni checkpoint chyba się zaliczy? Nie wiem. Coś tam takiego było napisane. Tutaj uwaga. Może tutaj za bardzo auta nie rozwalić właśnie. Może pięknie wyszedł ten zakręt. Pierwsze miejsce. You have won the tournament. You're ready to challenge the next tournament. Nice. Ja, kolejny ten. I co tam dalej mamy? Na twórę chyba nie będę musiał naprawiać, nie? Dobrze jest. Monte Carlo. O, Classic 9-11 Cup. Take any pre... A, przed.
1970 Porsche out for this most celebrated event raced of the Monte Carlo Circuit tracks. Be sure your Porsche is tuned for circuit racing rather than open road racing, as this event can get intense. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Czyli tak, wszystkie 911 przed 1970, tak? Czyli ta się łapnie, bo to jest rocznik 67. Ale to też muszą być klasyczne. Znaczy, to się nazywa Classic 911 Cup, ale chodzi o to, żeby wziąć przed 1970, więc myślę, że i nawet... Nie, to już jest 73. No właśnie, to się nie łapnie. To już jest 914. Nie, znaczy chyba nadal trzeba będzie tą kupę to jeździć w takim razie. Tu już jest 78, to, więc nie, no to musi być to. Race info. Repair, okej. Okay. Jademy. Ile już nagrywa odcinek? 27 minut, dobra. To jeszcze ogarniemy. Myślę, że ten jeden wyścig przynajmniej, albo z dwa. Tylko właśnie po ile okrążeń tutaj będzie teraz. 3, 2, 1, go! Z trzy okrążenia, dobra. I dlaczego z ostatniej pozycji startowej? Nie fair, nie może tak być. Panie, co to się kurde dzieje? O! Wróciłem na tor. Piąte miejsce, dobra. That's your first lap. You're in fourth place. You're 4 seconds back. Te wyścigi naprawdę tutaj stanowią pewne wyzwanie. Fura zmodzona, ale kurde no... Ciężko, żeby wyprzedzić niektóre te... O kurde, dobra. Teraz tylko to miejsce utrzymać, nie? A jeszcze jedno okrążenie jest, także luz. Na szczęście auto to poprowadzi się dosyć przewidywalnie. Wpada w poślizg, ale idzie go z tego poślizgu wyprowadzić, nie? Więc...
tutaj po hamulcu. Na spokojnie sobie ten zakręt weźmiemy. I keep the pedal to the metal. Przy wychodzeniu z zakrętu. Tak jest. Też 5 zegarów. Z obrotomierzem po środku. Wow, 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 dobra. Spokojnie. Trochę nam zarzuciło. No i pięknie. Pierwsza poza. Dobra. You place first. You're the tournament leader. Git. Dobrze, słuchajcie, ponieważ odcinek trwa już 32 minuty, to sobie go zakończymy. Także pamiętajcie o łapach w górę, subach, dzwonkach, o zaglądaniu na pozostałe social media i będziemy widzieć się w odcinku kolejnym. Czyli zostaną nam jeszcze wyścigi 2 i 3, tak? No, dwa wyścigi, ale po prostu na trasie Monte Carlo, Circuit 2 i właśnie trójka. Furę oczywiście sobie naprawimy. I zaczniemy sobie po kolei. Także była jedynka, dwójka, no i na koniec sobie zostawiam trójkę. Także do zobaczenia w odcinku kolejnym.